Tradycyjnie w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku odbył się Mikołaj Integracyjny. Wzięły w nim udział dzieci z powiatu kłodzkiego, osoby niepełnosprawne, dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Gdy rozpoczęłam pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pomyślałam, że fajnie będzie, jak urzędnicy będą robić coś poza swoje służbowe obowiązki. I stąd też pomysł takiej imprezy. No również jakby w tym pomogła mi też moja córka, która była osobą, malutka dziewczynka, osobą na wózku, więc ten też cel zrozumiały. I od tamtej pory 26 lat organizujemy tak imprezy integracyjne dla dzieci z całego powiatu. Dużo czasu nie ma, bo impreza bardzo szybko leci, ale zabawa, spotkania, wymiana doświadczeń, rozmowy, taki cel. Po raz nie wiem już który, bo przestałem liczyć. Teresa Ludwin razem ze Sejmikiem Sudeckim robią bal integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawnych, dorosłych niepełnosprawnych, ale też jest to integracyjne, ponieważ tam są dzieciaki, na przykład rodzin zastępczych też przyjeżdżają, bawią się wspólnie, mogą się nawzajem poznać. Może nie najważniejsze, ale ważne jest też 600 paczek. 600 paczek dla dzieci, na to czekają. Każde dziecko dostanie od paru Mikołajów, tu jest cud się dzieje, bo jest paru Mikołajów. I naprawdę, ale najważniejsze jest to, że oni tutaj wszyscy przyjeżdżają raz do roku, to się ściskają ze sobą, dawno się nie widzieli, a ci z Kudowy, a ci z Nowej Rudy, ci z Kłodzka, ściskają się, cieszą, bawią, jak szybko zaczynają tańczyć. To nie jest taka impreza, że siedzą pod ścianami. Wszyscy zaraz wychodzą, to impreza już jakiś to. Także to jest coś wspaniałego. Zachęcam wszystkich do wsparcia tej imprezy w przyszłym roku. Punktem kulminacyjnym było przybycie 5 Mikołajów z prezentami. Ogromnie mnie cieszy ta impreza organizowana przez Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Przede wszystkim cieszy mnie to, że udaje się organizatorom zgromadzić wiele osób, i darczyńców, i sponsorów, i tych, którzy współpracują przy realizacji tej imprezy. Taką instytucją jest między innymi moja instytucja, Kłodzki Ośrodek Kultury. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się również włączyć w tym roku. Dla wszystkich Państwa w imieniu powiatu kłodzkiego, w imieniu władz zarządu, radnych powiatu, wszystkiego co najlepsze, radości, szczęścia, zdrowia i wszystkiego, czego Państwo sobie zażyczycie. Wspólne spędzanie czasu, poznawanie rówieśników, nawiązywanie przyjaźni to główny cel zabawy. W tegorocznej edycji rozdano ponad 600 paczek. Organizatorzy dziękują wszystkim darczyńcom, którzy włączyli się w akcję.